Ludzie, emocje, które niszczą każdy żywioł. Straszą cię, strzygą, odbijają tą wątpliwość. Nic nie widzą, bursztynowe oczy szydzą. Rap tętni we mnie, czas realny chyba minął. Krew na dłoniach, a psychiczne... Daniel Właszyn to młody raper z Braniewa. Muzyką i rapem interesuje się od dzieciństwa. Swoje przemyślenia i emocje przelewa na papier. Później powstają utwory, w których opowiada o ludzkich zmaganiach, radościach i smutkach. DNE ma na swoim koncie kilkanaście utworów nagranych w warunkach domowych. Wielokrotnie pojawiał się na imprezach w Braniewskim Centrum Kultury oraz w Teatrze Miejskim. Jego marzeniem jest zarejestrowanie materiału w profesjonalnym studiu nagrań i wydanie płyty. Daniela gościliśmy w naszej redakcji pod koniec lutego. Zapraszamy do wysłuchania krótkiego wywiadu z młodym artystą. Zainteresowanie do muzyki się wzięło już, można tak powiedzieć, generalnie już za mało lata. Z tego względu, że zacząłem słuchać hip-hopu jak w wieku bodajże 6 lat. No i tak zacząłem kupować pierwsze kasety z hip-hopem, na przykład takiego rapera znanego jak jest Peja, Pich. No i po prostu, nie wiem, tak jak już mnie to zainspirowało, te wszystkie problemy i tak dalej, zacząłem pisać te wszystkie teksty. No, na początku to słabo wychodziło, zapewne to było śmieszne, nie chcę nawet do tego wracać. No i tak jakoś tak do dzisiaj to już wszystko siedzi we mnie. Dlaczego tak jest? Życie mnie skreśla. Dlaczego tak jest? Ona znowu odeszła. Dlaczego do szczęścia zamknęły się drzwi? No powiedz dlaczego? Ranie znów dziś. Ostatnie słowo napiszę na kartce. Nie wierzę już nic. Za sobie się zamknę. Nie chcę już krzyczeć. Nie chcę się gubić. Chcę żyć normalnie jak wielu innych ludzi. Dlaczego tak jest, że często się gubię? Nie chcę tu wracać. O tym czy mówię. O tych problemach, co ranią serce. Nie chcę już bólu. Nie chcę nic więcej. Tracę kontrolę nad samym sobą. Tyle co znowu. Oni nie pomogą, nikt nie wie co czuję i w jakim jestem stanie. Koniec spowiedzi, słuchaj dalej, amen. Dlaczego tak jest, wciąż się czymś gubimy? Dlaczego tak jest, że nawzajem się ranimy? Skrót się wziął od imienia, co drugą literę, z tego względu, że wiele czasu czekałem, szukałem nazwy własnej dla siebie i nie mogę znaleźć. I któregoś razu tak siedziałem w Iławie na kursach, pamiętam to jak dziś. Na kartce jakiś sprawdzian był, było napisane moje imię właśnie dużymi literami i tak sobie podkreśliłem co drugą literę i wyszło DNE. I tak zostało do dzisiaj. Tak mi się to spodobało i zostało takie oryginalne. Dlaczego znowu siedzę w samotności, a smutek, żal nadal w sercu gości, sam na sam z sobą w ciemności. Chcę tylko szczęścia, które nie zagości. Nie zagości. Wszystkie problemy potrafię na kartkę wyleć. Bo jakoś jak zasiadam nad kartką, potrafię się odstresować od tego wszystkiego, zapomnieć o problemach. I łatwiej mi jest to wylać na bit, jak komuś o tym powiedzieć, o problemach i tak dalej. Momentami jest tak, że po prostu samo to przychodzi, na przykład, nie wiem, oglądam telewizję albo siedzę już, albo nawet nieraz zasypiam, to już specjalnie wstaję, bo mi coś w głowie się zakręciło i muszę te wersy zapisać, nie? A czasami też jest tak, że puszczam sobie na komputerze podkłady, bity tak zwane, i zasiadam nad kartką, słucham tego bitu na słuchawkach i po prostu piszę tekst. I tak w pół godziny, w godzinę, nieraz nawet trzy godziny, owszem, nawet nieraz cały dzień, ale tekst jest napisany i od razu go nagrywam. Nieraz naprawdę można dobry utwór zrobić w godzinę, dwie. Ciągle się gubię, nie wiem jak mam iść. Z każdym dniem wylewam znowu łzy. Dziś wiem jedno, nie chcę już ranić. Chcę iść przed siebie i nie zabijać emocjami. Dlaczego tak jest? Wciąż się czymś gubimy. Dlaczego tak... Powiedz, wiążesz z tym, z tą swoją muzyką, z rapem jakąś przyszłość? Bo masz tutaj kilka występów. Udało się tam dzięki uprzejmości Zbyszka Malinowskiego też nagrać chyba dwa jakieś klipy. Dwa teledyski, tak. Z tego co widziałem. Wiążesz z tym swoją przyszłość? No generalnie fajnie by było, tak. Masz za sobą jakieś już, nie wiem, publiczne występy? No wiadomo, tutaj w Braniewie to część... No generalnie tylko w Braniewie, tutaj na amfiteatrze, no i w BCK na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Czym dla ciebie jest rap? Całym życiem. Całym życiem.
dlaczego tak jest? Wciąż się czymś gubimy, dlaczego tak jest, że nawzajem się ranimy? Dlaczego tak jest, że nie dostrzegamy granic? Dlaczego ciągle zabijamy emocjami? Dlaczego znowu siedzę w samotności, a smutek, żal nadal w sercu gości, sam na sam z sobą w ciemności chcę tylko... Zrealizowaliście tutaj ten klip. Masz trochę utworów przygotowanych, ale co dalej? No, wystąpiłeś tutaj kilka razy w Braniewie. No i myślę, żeby dalej pisać, dalej nagrywać, dalej grać te występy, jak tylko będzie okazja. No i nie wiem, w przyszłości no na pewno jakąś płytę wydać. Myślałeś, żeby się zgłosić do jakichś programów? Nie wiem, jakieś są tam Mask Me The Music, czy... Myślałem takie... nad tym, myślałem nie raz, wiele razy. No i tak właśnie generalnie zastanawiam się i chyba wyślę te zgłoszenie. Żeby tam się zgłosić, może się pokazać, może to coś da, coś zwiększy, jakieś szanse. Chcę tylko szczęścia, które nie zagości. Dlaczego tak jest? Wciąż się gdzieś gubimy. Dlaczego tak jest, że nawzajem się ranimy? Dlaczego tak jest, że nie dostrzegamy granic? Dlaczego ciągle zabijamy emocjami? Dlaczego znowu siedzę w samotności, a smutek, żal nadal w sercu gości, sam na sam z sobą w ciemności. Chcę tylko szczęścia, które nie zagości. Nie zagości. Pozdrowienia przede wszystkim dla Gedo, Sony, dla Adriana Tymeckiego, dla pani Marty Spychały, no generalnie dla wszystkich, którzy mi pomogli. Jestem wam naprawdę wdzięczny. Dzięki. Dlaczego tak jest? Wciąż się czymś gubimy. Dlaczego tak jest, że nawzajem się ranimy? Dlaczego tak jest, że nie dostrzegamy granic? Dlaczego ciągle zabijamy emocjami? Dlaczego znowu siedzę w samotności, a smutek, żal nadal w sercu gości, sam na sam z sobą w ciemności. Chcę tylko szczęścia, które nie zagości. Dlaczego tak jest? Wciąż się czymś gubimy. Dlaczego tak jest, że nawzajem się ranimy? Dlaczego tak jest, że nie dostrzegamy granic? Dlaczego ciągle zabijamy emocjami? Dlaczego znowu siedzę w samotności, a smutek, żal nadal w sercu gości, sam na sam z sobą w ciemności. Chcę tylko szczęścia, które nie zagości. Nie zagości, nie zagości.